Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo prostym przepisem. Będzie to przepis na sałatkę przepyszną w kształcie arbuza. Mam nadzieję, że ten przepis podoba Wam się. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego jak zaczynamy. Do sałatki w kształcie arbuza będziemy potrzebować. Jest to sałatka z kurczakiem, więc oczywiście połowa ugotowanego kurczaka. Ja mam tutaj jeszcze dodatkowo 250 g szynki z kurczaka. Możecie podmienić szynkę z kurczaka i dodać dwie połówki piersi z kurczaka, w zależności co macie. Do tego będziemy potrzebować majonez. Majonez 3-4 do 5 łyżek, bo musimy oczywiście obtoczyć całość, kształt tej sałatki majonezem, aby nam się wszystkie składniki przylepiły. 250 g pieczarek. Ja mam tutaj pieczarki kasztanowe, jeżeli nie macie, możecie użyć zwykłych. Będziemy te pieczarki posmażać, także jedna łyżka masła klarowanego lub też łyżka oleju, na czym smażycie, do tych pieczarek. Ponadto ser tarty lub w kawałku i możecie sobie zetrzeć. Ja mam tutaj mozzarellę. Będziemy używać tak dwie łyżki, czyli 30 g do 40. Jeden duży się taki, ja mam tu taki cieńszy, może być połowa, jeżeli będzie grubszy, lub też gruntowo, górki to 4. Ja mam tu taki jeden dłuższy szklarniowy. Ponadto dwa pomidory, 3 jajka ugotowane na twardo, cebula czerwona i do tego będziemy używać jeszcze oliwki 2 lub 3. Na początek musimy sobie pokroić w pół talarki grzyby i będziemy je podsmażać. Pomidory musimy sobie sparzyć, obrać sobie ze skórki, także nacinam taki krzyżyk. Wkładamy do naczynia. Pomidory zalewamy wrzątkiem. I tak po minutce możemy odsadzić. I zalewamy oczywiście zimną wodą. Hartujemy. Odstawiamy na bok. Teraz zajmiemy się ogórkiem. Ogórka musimy sobie zetrzeć na grubszych oczkach tarki. Wcieramy. Ogórka mam już tartego, także sobie posolę. On musi się nam przegryźć, zmurzyć, zmiękczyć, jak kto woli. Tak, i odstawiamy na bok. Pomidory musimy sobie teraz obrać. Spójrzcie, jak skórka fajnie schodzi. Tak. Drugi. Będziemy wyciągać też gniazda nasienne, bo jeżeli nie wyciągniemy z pomidora, to on będzie podejdzie na wodę. Podczas tarcia ogórka tej czynności nie robiłam, ponieważ będziemy odciskać ten sok z ogórka, a z pomidora już nie. Także kroimy sobie na ćwiartki. No i wydrążamy wraz z szypułką. I tak postępujemy z obydwoma pomidorkami. Pomidorki mam już przygotowane. Teraz pokroję sobie w drobną kostkę. Te pomidory musicie wybrać sobie takie dosyć twardsze, także malinowe tutaj się świetnie nadadzą. Pokroję sobie pierś kurczaka w drobną kostkę. Możecie też porwać to mięso na włókna, w zależności jak tam lubicie. Ja kroję w kostkę drobną dosyć,
przekładam na półmisek. Jakieś tam żyłki albo coś, musimy sobie to wszystko podcinać, by nie było tego w sałatce. I pamiętajmy, abyśmy my tą pierś kurczaka niezbyt długo gotowali, bo ona wyschnie nam, nie będzie soczysta. Ona musi być naprawdę soczysta w środku, także musicie to kontrolować. Ostatni kawałek. No i teraz zabierzemy się za pokrojenie cebulki i będziemy podsmażać grzybki. Cebulkę kroimy sobie w drobną kosteczkę. Dodamy sobie łyżkę masła albo pół, taką dosyć solidną łyżeczkę, powiedziałabym. No i czekamy, aż nam się rozpuści. Podajemy cebulkę i musimy ją sobie tak zeszklić. Ja już pożyłam sobie tutaj grzybki, one już mi się troszeczkę podusiły. Dodaję odrobinę pieprzu. Możecie dodać tutaj sól lub też, tak jak ja, dodaję łyżkę sosu sojowego. No i czekamy, aż nam to odparuje. Teraz musimy sobie żółtka zetrzeć na tarce, na bardzo drobnych oczkach. Wszystkich trzech jajek. To muszą być takie drobniutkie wiórki. Teraz będziemy składać sałatkę. Będziemy nadawać jej kształt ćwiartki arbuza. Musimy sobie tak uformować taką. Od razu posypiemy sobie szynkę. Teraz posmarujemy sobie tak łyżką majonezu, delikatnie. No, możemy dodać jedną łyżkę jeszcze. Dokładnie w opisie Wam podam, ile mi tutaj wyszło majonezu, bo to nieraz wyjdzie mniej, nieraz więcej. A tak podejrzewam, 5 łyżek majonezu na tą sałatkę na pewno nam tutaj wyjdzie, bo tu już mamy 2. Ładnie przyklepać.
Teraz wyłożymy sobie grzybki. Teraz posypiemy sobie żółtkami całość. Tak przyklepię, aby to się wszystko ładnie przykleiło. I teraz białkiem. Możecie posmarować sobie tutaj jeszcze majonezem, ale ja już dodałam 4 łyżki, także ograniczę, żeby one nie były tłusta ta sałatka, bo ona będzie bardzo wtedy taka i wodnita od tego majonezu, także spróbuję tutaj. Rozłożyć tak mniej więcej równo. Ok. Rozsmaruję sobie łyżkę majonezu na to. Musimy sobie wytrzeć tutaj brzegi, żeby to nie było takie brudne. Akurat mi się tutaj nagranie wyłączyło, ale obłożyłam sobie taki zewnętrzny pasek tutaj ogórkiem. Ogórka musimy sobie odcisnąć porządnie. Także o. Delikatnie przyciskamy. Sypiemy taką obwódkę tutaj malutką sera, tak może na 2 cm, więcej nie. Teraz posypiemy sobie pokrojonym pomidorem, wypełnimy sobie całość po prostu i tutaj brzegi dociskając. O, tak mniej więcej rozłożymy to. No i teraz udekoruję oliwkami. Mam tutaj 2 oliwki pokrojone, także zrobimy sobie takie pesteczki. Nie za dużo, po prostu gdzie niegdzie sobie włożymy. Tak jak arbuz ma. Tak. Podejrzewam, że tutaj jedna oliwka w zupełności wystarczy. Ok, wystarczy już tych oliwek. Tak, moi drodzy, prezentuje się w mojej wersji sałatka. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu i zaserwujecie ją na Waszych stołach. Świetnie się nadaje na grilla, przepięknie na letnie wojaże. Mam nadzieję, że ten przepis wypróbujecie, oczywiście zahasztagujcie mnie na Instagramie mundia82, że wykonaliście taki przepis, zróbcie fotkę i oznaczcie mnie na Instagramie. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia, pa!